Polsce nie robi. To jest jedyna orkiestra dęta, która robi rozrywkowe show. Chcemy wprowadzić w Polsce to, co na Zachodzie jest już od lat. I czuję się prekursorem. I chciałbym być prekursorem, żeby ludzie pokochali dętą muzykę. Próba poszła bardzo sprawnie, bardzo szybko i to jest to. Zdarza nam się śpiewać z różnymi big bandami w Polsce, ale tutaj zespół pana Dziubka jest mile zaskoczony. No. Bardzo profesjonalnie. Robimy tutaj coś, czego nie robi nikt w Polsce, nawet w tej części Europy. Panie i panowie, legendarny przebój Pink Floyd, Another Brick in the Wall, po raz pierwszy w Polsce zaśpiewa Krzysztof Cugowski! We don't need no education. Don't need no touch code.
Pink Floyd The Wall śpiewany przez Krzysztofa Cugowskiego i Kasia Kowalska śpiewająca Grechutę, dni których jeszcze nie znamy, z dęciakami. Takich rzeczy nie widzimy na co dzień. Nie słyszymy na co dzień przede wszystkim. To jest niesamowite, kiedy te wszystkie trąbki dmuchną i ten latający dyrygent Mariusz Dziubek podrywa siebie i też podrywa całą publiczność do zabawy. Lubię latać, lubię na fermatach, czyli na takich akordach na końcu, gdzie te dęciaki przycedzą mocno, trąby z puzonami, saksofonami, wszyscy razem, 50 osób i ja wtedy unoszę się w przestworze.